Boże, jeżeli my zapomnimy o nich, Ty zapomnij o nas. Te słowa jakże pasują do tej sytuacji, bo tak wielu chciałoby zapomnieć, tak wielu chciałoby nie pamiętać. Proszę Państwa, wiecie jak dobrze, jaki bój jest toczony o to, aby dzisiejszy dzień stał się Narodowym Dniem Pamięci zbrodni popełnionej przez szowinistów ukraińskich na narodzie polskim. I wiecie, jaki opór władzy w tej sprawie. W maju klub PiS złożył projekt stosownej uchwały, krótkiej uchwały, dwuzdaniowej, gdzie mówiliśmy o ludobójstwie na narodzie polskim. Ten projekt trafił do Komisji Kultury i Komisja Kultury nie zajęła się nim. Nie było woli politycznej. Dzisiaj rano o tym przypomnieliśmy. Dzisiaj rano na początku obrad Sejmu upomnieliśmy się o upamiętnienie tego dnia. I dopiero po długiej dyskusji pani marszałek zgodziła się łaskawie, abyśmy chwilą ciszy upamiętnili ofiary tamtych wydarzeń. Ale jakich wydarzeń? Już nie powiedziała. Wiadomo, że wielu Polaków zostało pomordowanych. I to już jest duży sukces, że to już zostało stwierdzone. Jeszcze przed nami dwa wielkie zadania. Pierwsze to, aby oficjalnie, publicznie, władze publiczne polskie, nie obawiając się reakcji ukraińskiej, powiedziały, że to było ludobójstwo. I po drugie, żeby powiedziały, kto był autorem tego ludobójstwa. Jeżeli mamy budować dobre relacje z Ukrainą, z każdym innym państwem, te relacje muszą być oparte na prawdzie. Na prawdzie. I ta prawda dotyka całej naszej historii, naszych kresów. Tych wszystkich, którzy tam zginęli, ale także tych wszystkich, którzy tam żyją nadal. Dlatego ja bardzo się cieszę, że pamięć w narodzie budzi się. Państwo jesteście tego żywym przykładem. Rok temu w tej manifestacji, w tym przejściu brało udział 50 osób, nawet moim zdaniem trochę mniej. Dzisiaj jest nas kilka razy więcej. To znaczy, że coraz więcej osób ma świadomość, co w tamtych latach wydarzyło się na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i coraz więcej osób dopomina się tej prawdy. My jako naród żądamy od rządzących prawdy. I jestem przekonany, że tę prawdę dostaniemy, bo jesteśmy winni tym, którzy wtedy tam zostali zamordowani. I winni jesteśmy ich potomkom i winni jesteśmy naszym dzieciom, aby wiedziały. My nie tylko domagamy się prawdy historycznej, ale domagamy się, żebyśmy pamiętali i nauczali pokolenia następne o pamięci tego, o tym dorobku naszych dziadów, pradziadów, babć i tak dalej. Chcemy, żeby potrafiły narysować drzewo genealogiczne, bo to jest nasza duma. My nie mamy się wstydzić, my się mamy chwalić, mamy być dumni, bo mamy być z czego? Obecna poprawność polityczna, drodzy Państwo, zabija nie tylko w ludziach, którzy chcieliby, ale zaczynają się wstydzić kultywować tą tradycję, ale też ręce opadają tym, którzy całe serce wkładają w to, aby takie dzisiaj marsze mogły się odbyć. To nie dotyczy tylko stosunków polsko-litewskich, polsko-ukraińskich, ale polsko-niemieckich, wszystkich, bo my wszystkich wiecznie przepraszamy za coś. My wiecznie wszystkim za coś płacimy. Ale kiedy w końcu my będziemy umieli powiedzieć, że nam się coś należy? Państwu się to należy, a tym bardziej pamięć i szacunek. I taką opcję powinniśmy preferować. Szanowni Państwo, ten znicz stawiamy ku pamięci tych wszystkich, którzy zginęli. I ja naprawdę chciałam Państwu jeszcze raz z całego serca podziękować. Każdy z nas tutaj miał kogoś, albo ma, albo pochodzi, albo pamięta z kresów, z tych pięknych ziem, z tych pięknych czasów, gdy prawdziwa Polska funkcjonowała, gdy ta idea patriotyzmu, pięknych ludzi, wspaniałych dusz
wielkich budowniczych funkcjonowała. My chcemy to przekazywać z pokolenia na pokolenie. Tak trudno dzisiaj wychować młodzież w duchu takiego patriotyzmu. My to musimy robić, ponieważ niestety państwo w tym zakresie nie robi nic. My jesteśmy tutaj posłami, którzy są z państwem, ale my też odpowiadamy za to, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. My jesteśmy jednymi z nich, ale się staramy. I ja mam do państwa prośbę. Ja wiem jedno, jeżeli ja moim dzieciom nie przekażę, nie opowiem, nie spotkają się z ludźmi, którzy to przeżyli, tak jak moi dziadkowie, babcia i tak dalej, to nigdy nie będziemy osiągać celu, który sobie założyliśmy. Nikt, drodzy państwo, za nas tego nie zrobi. I my też musimy mieć świadomość, że my mamy wielki obowiązek, żeby o tym mówić i przekazywać następnym pokoleniom. A jak to dzisiaj jest trudne, jak to wygląda, to państwo dobrze wiecie. Zanim przekażę głos dalej, chciałem prosić tutaj o także ludzi młodych, żeby symbolicznie jeszcze, zanim reszta zniczy, zostanie złożona, rzucili tutaj łańcuch jako symbol, że jest to prawda na uwięź. Jest to prawda, której się nie chce. Że proszę. Zawiesić można na tych słówkach. Jeżdżę do Lwowa, nie boję się. Jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa Oddziału Warszawskiego. Jestem prezesem Niezależnego Ruchu Kombatantów AK, prawicowego Ruchu Kombatantów założonego przez generała Boruty Spiechowicza. Nasze oddziały ognia i Groźnego walczyli do 1953 roku. Jestem żywym świadkiem, który walczył od Dąbunowa aż po Kiwersę z bandami ukraińskimi. To nie żadne wojsko, nie było struktury wojskowej, tylko przychodzili, kto nie chciał być z Ukraińców, WUPA, to zabijali tak samo swoich, jak zabijali nas Polaków. Takie mordy to jeszcze w historii nie były, jakie były tam na Wołyniu. Jestem świadkiem tego wszystkiego, bo tam walczyłem i tam straciłem swoich przyjaciół. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, chciałem jeszcze zacytować fragmenty prasy. To znaczy, ja nie chcę oczywiście tej jak najbardziej odsądzać autorów od czci i wiary, aczkolwiek trzeba się zastanowić, jaka jest ta wiedza, że takie fragmenty się pojawiają. Zacytuję może fragment jednego z artykułów, który się dzisiaj pojawił. To są wszystko media oficjalne. Zginęło od 30 do 60 tysięcy Polaków. Od 30 do 60. Ukraińcy mówią o 12, 14, nawet 20 tysiącach swoich ofiar. Mowa jest oczywiście o województwie wołyńskim. I teraz proszę państwa, jeżeli założymy, że Polaków zginęło 30 tysięcy, są to szacunki wyssane z palca, dlatego że nawet na seminariach Polska-Ukraina, trudne pytanie, przyjęto, że ta liczba to jest od 70 do 90 tysięcy, proszę państwa. Nawet tam przyjęto wspólnie w protokole zgodności przez polskich i ukraińskich pracowników naukowych. Tutaj mamy od 30 do 60 tysięcy. Proszę państwa, jeżeli weźmiemy górne szacunki ukraińskie, czyli 20 tysięcy ofiar, które oczywiście są wyssane z palca również, i teraz tak, 30 tysięcy Polaków i 20 tysięcy Ukraińców, to rzeczywiście może wyglądać maksymalnie niekorzystnie, jakoby jedni drugich zabijali. I wydaje mi się, że wiele mediów od lat, nie wszystkie, także nie chcę mówić, że wszystkie, lansuje taką tezę, jedni drugich zabijali, więc wszystko jest w porządku, to ani Polacy, ani Ukraińcy nie powinni chcieć pamiętać, bo to nikt nie może, że tak powiem, przypisać sobie takiego daru, że on może mieć do kogoś pretensje, że on może być ofiarą, że to jest jego martyrologia. Czyli jedni wyrzynali drugich, nie warto pamiętać. I tą tezę po prostu się lansuje od lat. Drugi fragment artykułu z kolei z prasy. Koncentracja działań antypolskich miała miejsce latem 1943 roku. W masowych akcjach, które szybko przekształciły się w rzezi ludności polskiej.
brali udział i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli masowe akcje antypolskie przekształciły się nagle, bardzo szybko w rzezie ludności Polski, to ja nie rozumiem, na czym akcje polegały przedtem. Nie wiem, czy było to, nie wiem, wybijanie okien Polakom, nie wiem, zrywanie czegoś, malowanie im czegoś na płotach, no bo wyraźnie, w sensie logicznym, tak to wygląda, proszę Państwa. I dopóki taka informacja będzie podawana w prasie, dopóty my będziemy myśleć, że jedni drugich zabijali, nie ma o czym mówić, nie ma o czym pamiętać. Proszę Państwa, moja rodzina pochodzi z Galicji i z tej Galicji uciekała. Ja urodziłem się na Dolnym Śląsku, jak zresztą pewnie dziesiątki tutaj ludzi, którzy są dzisiaj. Powiem jedno. Kropla drąży skałę i naszym zadaniem jest, ażeby ta kropla tą skałę skruszyła i żeby polityka historyczna w Polsce była realizowana jak należy. To wielkie dzięki pani profesor. Pani Ewie Siemaszko za tą rolę, którą, za tą wielką rzecz, którą zrobiła, że odkryła prawdę o Wołyniu, o Kresach Wschodnich. Proszę Państwa, ja się chciałbym podzielić jedną rzeczą. Wiadomo, i to jest straszna rzecz, że nasze władze, konkretnie MSZ, nie reaguje na sytuacje, które się dzieją na Ukrainie. Ja byłem 2 lata temu we Lwowie, na przełomie kwietnia i maja. I proszę Państwa, tam, w centrum Lwowa, przy Operze, na dawnych wałach hetmańskich, teraz to się nazywa Plac Swobody, w niedzielę, w sobotę odbywają się marsze przy akompaniamencie werbli i proszę Państwa, wchodzą panowie w mundurach UPA z emblematami SS Galicjen i odbywa się to przy pełnym pozwoleniu władz Lwowa, które są całkowicie nacjonalistyczne. Natomiast pytam, to jest 80 km od granicy Polski. Dlaczego nie było żadnej reakcji na takie zachowania, na takie manifestowanie ideologii faszystowskiej, nazistowskiej, 80 km od granicy Polski. I to się dzieje w atmosferze święta. Także tutaj jest wielka rola nasza, ażeby oddolnie, ażeby kruszyć tą skałę i wymusić na władzach polskich, ażeby w podręcznikach historii ta prawda była pokazywana jak należy, ażeby nie była to tylko jedna czy dwie jednostki lekcyjne, ażeby ludzie młodzi wiedzieli o tym, co się stało, co wydarzyło się na Kresach Wschodnich. Bo proszę Państwa, zabić można szybko i krótko, ale ci ludzie byli mordowani bestialsko, powoli, z wyrafinowaniem, byli cięci piłą, byli ćwiartowani siekierami, zabijani młotami w ten sposób. Ja już nie mówię, wiadomo co się działo z kobietami. Większość była gwałcona wpierw, a potem mordowana. A maleńkie dzieci? Proszę Państwa, cześć ich pamięci i naprawdę kropla musi drążyć skałę i to jest rola nasza, to jest nasz obowiązek. Dziękuję. Wieczne odpoczywanie, wszystkim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie, wszystkim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci i niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.